Sprawdzę też dalej, jak biegić, też tak żwawo startuję z innych biegów po redukcji. Siema, siema, hejo! Dzisiaj testuję Yamaha YBR 125. Polecimy V-Maxa, zobaczymy ile to wyciągnie. W ogóle muszę wam powiedzieć, że bardzo niski motocykl do nauki, bardzo dobry. Czyli ktoś nigdy nie siedział na motocyklu, może śmiało na taką YBR 125 Yamaha siadać i próbować. Nie powiem, że ona jest słaba, swoją moc ma jak na 125. W ogóle 125, kilkoma jeździłem Benelli 125, no właśnie tą Yamahą i Rometem 125 i chyba też jakaś YBR też była 125, poprzerabiana trochę. To chyba było na Łódzowie, na żwirowni. Ale mogę się mylić. To chyba był chyba ścigacz, o ile pamiętam. A tutaj o tym motocyklu, no to mogę wam powiedzieć to, że zbiera się fajnie z tych niskich biegów. Z wyższych jeszcze nie sprawdzałem, zaraz to sprawdzę. Polecę tym V-Maxa, zobaczymy ile to wyciągnie. W ogóle bardzo przyjemny motocykl. Siema. Prędkości to też fajnie nabiera. Rometem 125 jeździłem i fajne przyspieszenie miał. Nie wiem jak na wyższych biegach, bo się nie rozpędzałem. Wiadomo, Yamaha będzie lepsza od Rometa, ale też fajnie się odpychała. Z tego wszystkiego Benelli było najsłabsze. Tutaj przede wszystkim no, bardzo nisko się siedzi i to jest właśnie dobre, żeby zaczynać od niskich motocykli, żeby ściekać dobrze do ziemi, czyli nawet podejrzewam, że 12-latek bym mógł już do 25 się uczyć jeździć, tak jak to było kiedyś z WSG-ami. Na tej drodze po prawo zrobię test.
lecimy. Taka dobra stuwa, trochę więcej. Z jedynki się zrywa, z dwójki już nie tam. Trójka, można powiedzieć, że troszkę mocy. Czwórka i piątka praktycznie nic, taka rozpędówka to jest. Myślałem, że więcej poleci. Może z wiatrem te 105-110 pójdzie. Ale na początek naprawdę bardzo fajny, przyjemny motocykl. Zwłaszcza do nauki. Bardzo cichutko chodzi. O, kierunkowskaz. Nie wyłączyłem. Patrzcie, jaka niziutka jest. Sięga mi tutaj do połuda. Siedzę na zgiętych kolanach. O. O, stopy, patrzcie, ma kontrolka, że jak nie schowacie pod nóżka, to gaśnie. Tak samo jak w ścigaczach, no chyba we wszystkich tych motocyklach drogowych jest tak. Bo słuchajcie, ja się uczyłem na romecie, ale wydaje mi się, że romet wyższy był niż ta Yamaha, albo mi się wydaje. Ale ja miałem problem na romecie. Wiatrem 110. No, ja miałem problem na romecie. Nie sięgałem. Powiem wam, że jak się uczyłem na romecie jeździć, to miałem taki taboret przy płocie. Opierałem rometa o płot. Do tabureta wsiadałem. No i jeździłem. I słuchajcie, jak nie trafiłem w taboret z powrotem, żeby zejść, nie? No to gleba. Tak to było. Ile razy sobie nogę poparzyłem od rurę właśnie jak się przewracałem. No i twardo się uczyłem. Nie odpuszczałem w ogóle.
jak miałem tam, nie wiem, 10,5 roku, to już po ulicach śmigałem. Na kartę rowerową. A jak miałem 14-13 lat, to pierwszy raz policja mnie goniła na romecie. No i złapała. Nie dałem rady uciec. Zaraz przejadę koło tego miejsca, gdzie mnie gonili. Uciekałem trochę ulicą, potem zaraz wjechałem w park. No i tam w tym parku mnie dorwali. Wjechali samochodem za mną do parku i zajechali drogę. I tyle było. Chcieli mnie lać kołami. No, naprawdę. Ale że zobaczyli, że dzieciak, no to ostro nastraszyli mnie, że muszę przyjechać na komendę sam z pieniążkami za mandat i wtedy zapominają o całej sprawie. Jeżeli nie przyjadę, to dają powiadomienie do szkoły, do rodziców. No i co, pojechałem do domu, siostra skarbonkę opróżniła, pożyczyła i tym sposobem zapłaciłem, byłem na komendzie i zapłaciłem za mandat. A coś tu czuję, że łańcuch przeskakuje. Chyba jest luźny. Zaraz sprawdzę, jak dojadę. Patrzcie, to jest ta ulica, gdzie mnie zatrzymali. Teraz tak. Jechałem z tamtej strony i tu przed tym autobusem, jak wyjeżdża, stali. I tu mnie zatrzymywali. Ja skręciłem, tak jak teraz skręcam tutaj w prawo. Pyk. Pyk. I tu buch do tego parku. A oni sobie buch tutaj za mną. I tam tego budynku to nie było, ale gdzieś tam za którymś takim, taką wysepką. Bo tam normalnie chodniki były takie, no nie było asfaltu, ale były takie chodniki, jakieś szutrowe. No i właśnie w tym miejscu. A zatrzymywali mnie dlatego, bo nie miałem świateł. Ja wiedziałem, że nie mam świateł. Ale jeszcze było za dnia, oni mnie zatrzymują, a ja buch. Udałem, że nie widzę, że mnie zatrzymują. To jak te koguty usłyszałem, mówię, no ładnie. Pamiętaj, jak już uciekasz, to już uciekaj. Nie zatrzymuj się. Bynajmniej to na tamte czasy było dobre, a na te? Na te nie warto uciekać. ...110 wykręciłem. Jakby jeszcze dobry wiatr był w plecy, to chyba więcej by poszło. To co, ja zawijam się. Już. Po maksa mam zrobiłem, bo opowiadałem. To się zabijam, byki. Nara, hejos, elo. Nie, jeszcze sprawdzę ten łańcuch. Jak redukuje, to myślę, że on gaśnie, tak cichutko chodzi.
wiem, który to rocznik jest. Ale ma swoje lata. Siema. Siema. Jak tu wygląda ten napęd? O kurde, luźny łańcuch jest naprawdę i dlatego przeskakuje. Zębatki ok, ale łańcuch jest za luźny. No i dlatego to przeskakiwało. Ale go trochę nagrzałem, gorąco dzisiaj. Dobra, no to nara, trzymajcie się.